Ubisoftowi coś się pomieszało w którymś momencie. No już od dawna są tak naprawdę pomieszani, ale teraz wypuścili trailer, nawet kilka trailerów, Assassin's Creed Shadows, który będzie osadzony w Japonii. Jest! W końcu mamy to. Assassin's Creed osadzony w Japonii, coś o co mam wrażenie fani serii Assassin's Creed prosili od dawien dawna, praktycznie od Assassina dwójki mam wrażenie, już ludzie chcieli, przynajmniej ja chciałem z moimi kolegami, Assassin's Creed'a osadzonego w Japonii. Nie ma bardziej pasującego miejsca pod granie Assassinem. Wcześniej wiedzieliśmy, że Assassin's Creed osadzony w Japonii jest w produkcji pod kryptonimem Assassin's Creed Red. Wyszło to gdzieś tam w jakimś spotkaniu z udziałowcami. No i teraz mamy oficjalną nazwę Assassin's Creed Shadows. No tylko jest mały problem z tymi trailerami, bo mają tak jakby bardzo słaby odbiór. Główny trailer Ubisoftu ma 269 tysięcy lajków i 617 dislajków. Podobnie jak sobie przejdziemy do przedstawienia postaci dwóch, którymi będziemy mogli grać w grze, ten trailer za to ma 29 tysięcy lajków i 86 tysięcy dislajków. Trzeci trailer, który opowiada nam głównie o Yasuke, jednym z protagonistów, ma 7 tysięcy lajków i 23 tysiące dislajków. No, wszyscy mogą się domyślić, o co chodzi. Głównie rozchodzi się o postać Yasuke. Wiadomo, w miksie negatywnych komentarzy i łapek w dół na pewno znajdzie się kilku po prostu rasistów, którzy po prostu nie zdzierżą czarnoskórej postaci w jakiejkolwiek grze. Szczególnie w roli głównej. No ale nie wszyscy, którzy dislajkują i piszą negatywne komentarze, są rasistami. Jakby umówmy się. Nie wszystko jest takie czarno-białe. Tak, że jak ktoś nie lubi tej postaci i uważa, że nie pasuje do tego Assassin's Creed'a, nie oznacza od razu, że nie wiem, nie zbije piony z czarnoskórą osobą, jak ją spotka na ulicy. Tu rozchodzi się bardziej o to takie przymusowe pchanie poprawności politycznej i kulturowej w gry, gdzie tego nie chcemy. Takie pchanie na siłę. Ja to mówię, już nieraz to mówiłem na streamie. Problem z poprawnością kulturalną i polityczną nie polega na tym, że ona istnieje, tylko że jest pchana na siłę. Jakby nikt nie miał problemu z tym, że ósmy pasażer Nostromo, Alien pierwszy, miał damską postać główną. Nikt nie miał problemu z tym, że Nick Fury był czarnoskórym, bo to był Samuel L. Jackson, tak? Jakby legenda. Nikt nie ma problemu z tym, tylko z tym, jak mocno to jest pchane na siłę, dosłownie. Plus gra jest osadzona w Japonii, więc mam wrażenie, że większość osób spodziewałaby się Japończyka jako główną postać. To tak jakbym zamówił sobie ciastko z maliną, a dostał z jabłkiem. To nie tak, że mam uprzedzenie do jabłek, tylko zamawiałem coś innego. Tak? Wiadomo, tutaj jeszcze nie zamówiliśmy, nie zapłaciliśmy. Można to zrobić. Tylko to jest takie rozczarowanie po prostu. Słysząc Assassin's Creed w Japonii, wątpię, żeby ktokolwiek się spodziewał, że dostaniemy jako jedną z głównych postaci grywalnych postać czarnoskórą. No i tak jak mówię, to nie jest kwestia rasizmu, tylko to jest kwestia po prostu... Czemu? No i po części wiadomo czemu. Yasuke jest historyczną postacią. Jak się wgłębimy w temat, Yasuke był przez 3 lata w Japonii. Jest to historyczna postać, ona istniała. Przybył do Japonii w towarzystwie Alessandro Valignano, który był misjonarzem jezuickim. W 1579 dotarł do Japonii. W 1581 sam Oda Nobunaga, czyli daimyo, wtedy panujący w Japonii, zaprosił Yasuke do swojego pałacu, żeby go po prostu zobaczyć i uznał, że ma siłę 10 mężów i najął go do swojej służby. I służył daimyo Japonii przez 2 lata. Wybył z Japonii w 1522, więc przez 2 lata był w służbie daimyo japońskiego, przy czym rozgorzała dyskusja w internecie, na jakim tak naprawdę stanowisku. Był nazywany słowem, które nie do końca wiadomo, czy chodzi o samuraja, czy po prostu ochroniarza. Wiadomo, że dostał broń, dostał dom i służył Nobunadze jako ochroniarz, tylko nie do końca wiadomo, czy był samurajem. I Assassin's Creed
Shadows maluje go jako samuraja. No nie można stwierdzić, myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że Assassin's Creed jest grą historyczną. To jest historyczna fikcja, jest oparta na historii, czerpie bardzo sporo inspiracji z historii, ale pozwala sobie na bardzo duży odsetek kreatywnej wolności z tą historią. Tak? Leonardo da Vinci nie był Tony Starkiem i jakimś kupcem śmierci, tylko był po prostu matematykiem i wynalazcą i malarzem. Wiadomo, stworzył parę prototypów broni, ale nie jak w Assassin's Creedzie, że handlował tą bronią i nie służył zakonowi asasynów, tak? Wiadomo. Ale to swoją drogą. Jakby tutaj nie ma naprawdę czego się czepiać, jeśli chodzi o Assassin's Creeda. Czego można się przyczepić, to właśnie tego, że jest, mam wrażenie, wpychany na siłę. Chociaż osoba, która jakby doradza Ubisoftowi pod względem japońskiej kultury, no jest dziwna. Obejrzymy sobie tutaj materiał IGN-u o tym właśnie. Assassin's Creed Shadows will have you playing as Yasuke, a real-life historical figure with some, let's say, creative liberties. But this game is hardly the first medium to do that. Yasuke has been a figure in Japanese media for decades and started getting really popular with a children's book from 1968. Since then, he's appeared in novels, manga, and has already been in other video games like Neo and Samurai Warriors 5. Sachi Schmidt Horror. To jest akurat prawda. Yasuke w Assassin's Creed Shadows nie jest pierwszą adaptacją jakby jego postaci w medium growym czy innym, tak? Tak jak powiedział, pojawiał się w książkach, nowelach, bajkach, grach. To nie jest obca historii postać. Ale Sachi Schmidt Hori, która jest doradczynią Ubisoftu w sprawach tej kultury japońskiej. Hori, a professor of Japanese literature and culture who's working with Ubisoft on the game, said this. Yeah, I think people in Japan really, really embracing him as a character, and we really like to see him representing the samurai spirit. No tak, ta Sachi Schmidt Hori powiedziała, że w Japonii jest bardzo znany, lubiany, reprezentuje ten, chcą przynajmniej, żeby reprezentował ten duch bycia samurajem. Tylko kim jest to Sachi Schmidt Hori, to jest kompletnie inna bajka. Jak sama o sobie napisała, jest zainteresowana płciowością, seksualnością, a pierwszą książkę, jaką napisała, to było Tales of Adolescent Boys, Male to Male Love in Medieval Japanese Narratives, czyli no, miłości facet-facet, tylko że przedstawiała w tej książce, jak to pisze, żebym to dokładnie przetłumaczył, romantyczne relacje między księżami buddyjskimi a dorastającymi chłopcami. Co jest kurwa dziwne. Jakby, jeśli to jest źródło, z którego Ubisoft czerpie kulturowe informacje o Japonii i jak podejść do japońskich konsumentów też i przedstawić ducha Japonii i ducha bycia samurajem, to trochę nie trafili w wyborze swojego eksperta. Tak jak możemy zobaczyć też na trailerze Assassin's Creed Shadows od Ubisoft Japan, no trailer się też nie przyjął. 3,9 tysiąca lajków, 40 tysięcy dislajków. A jak możemy przeczytać z komentarzy, no japońscy fani nie są zadowoleni za bardzo. However, it's amazing that even though the story is set in Japan, you can openly say that you didn't want a Japanese man to be the main character. Tak. Jakby można otwarcie stwierdzić, że mimo iż historia dzieje się w Japonii, nie chcieli japońskiego protagonisty faceta. Mają Japonkę, ale nie chcieli faceta japońskiego. A jak wiemy, Japonia jest dość hermetyczną społecznością, tak, dość homogeniczną, która no, można powiedzieć, że jest dość uprzedzona do osób innego koloru skóry. Do osób czarnoskórych dość negatywnie uprzedzona, do osób rasy powiedzmy kaukaskiej, białej jest pozytywnie uprzedzona wręcz. Przynajmniej wiele osób tak twierdzi. Jak jest naprawdę, to ciężko mi stwierdzić, nigdy nie byłem, ale tak.
No i widać to po komentarzach, nie? Widać to zdecydowanie. Co prawda wiadomo, część tych dislike'ów może pochodzić jeszcze z zachodu, tych, którzy faktycznie nie podoba im się kolor skóry głównie i przez to dislike'ują, no ale to co powiedziała ta Sachi Schmidt-Hori, że jest to postać, która jest znana w Japonii, no była w paru mediach, ale nie uczą tego w szkole. Jakby dużo osób w Japonii nie wie, kim jest Yasuke. No i widzimy takie komentarze, że dziękuję za dyskryminację przeciwko japońskim osobom i mówieniu, że japońska perspektywa nie jest ich perspektywą. Dzięki temu byłem zdolny zobaczyć, jak zachodni ludzie widzą japońskich ludzi. No i te komentarze wszystkie praktycznie cisną po Ubisoftie. Patrząc po nikach, nie jestem pewien, czy większość z tego to nie są boty. Są wszystkie jakieś usery VZ3YY6CJ3Y. Może sobie założyli specjalnie konto na YouTubie, żeby to skomentować, a może to są po prostu boty. Ciężko stwierdzić, na pewno znajdą się ludzie w Japonii, którzy nie są zadowoleni z tego doboru protagonisty. Temu nie można zaprzeczyć. Jaki to jest odsetek? Ciężko stwierdzić. Ale tak już poza tym wszystkim kulturowym podejściem do tego, uważam, że to nie jest absolutnie żaden problem i osobiście mam to w dupie. Osobiście wychodzę z założenia, że nawet jeśli gra jest woke i pcha poprawność polityczną, na przykład doborem właśnie czarnoskórej osoby jako głównego protagonisty, to nie popsuje gry. Jeśli historia jest dobra, to, że gramy osobą czarnoskórą, nie popsuje tej historii w żaden sposób. Jeśli historia będzie chujowa, a będziemy grali białym, napakowanym Arnoldem Schwarzeneggerem, to nie sprawi też, że ta historia będzie lepsza. Jakby ten element absolutnie nie wpłynie na historię, sam element koloru skóry. Bo sam element tego, że Yasuke był w służbie jezuickich misjonarzy, już może wpłynąć na to, że jest jakoś powiązany z asasynami i zakonem templariuszy, ale to swoją drogą. To już są teorie, to historia jaka będzie, taka będzie. Może do tego nawiążą, może nie. Głównie rozchodzi się tutaj o, wiadomo, tą postać Yasuke, jeśli chodzi o jego narodowość oryginalną. Tak? Więc tak, mam wrażenie, że to, jakiego koloru skóry będzie główny protagonista, absolutnie nie wpłynie na to, czy historia będzie dobra, czy nie. Wszystko będzie zależeć od tego, jak ją poprowadzą, jak ją opowiedzą i czy gameplay będzie dobry, a na razie nie widzieliśmy ani grama gameplayu, a już otworzyli pierdolone preordery. I myślę, że większym problemem niż kolor skóry głównego bohatera, czy jednego z dwójki głównych bohaterów, jest cena tej pierdolonej gry. Bo jak możemy zobaczyć na stronie Ubisoftu, podstawa kosztuje $70, co się zrobiło standardem ostatnim czasem. I za to $70 dostajemy bazową grę, no mam taką nadzieję. I jak w preorderze zamówimy, to dostajemy bonus. Bonusem jest kuźwa quest. Cały quest jest zamknięty w preorderze. Musimy zamówić tą grę wcześniej, nie widząc gameplayu, zamówić ją wcześniej i dać pieniądze, bo inaczej nie będziemy mieli jednego questa w grze. I mam wrażenie, że o to trzeba się wkurwiać. Nie o kolor skóry, kurwa, głównego bohatera. W dupie to mam. To jest problem. Idziemy dalej. $110. Dostajemy, kurwa, season passa, w którym jest bonus quest. Kolejny quest zamknięty za 40 dodatkowymi dolarami. Ja przepraszam bardzo, ale jaki quest jest warty 40 pierdolonych dolarów? Mam wrażenie, że żaden. No sorry, kurwa. Za $40 można mieć całą grę. Hadesa 2 można za to kupić. What? Dodatkowo dostajemy dodatkowy jakiś content i dwie nadchodzące ekspansje, DLC-ki, tak? Dodatki. Z tą wersją za $110 dostajemy też 3-dniowy early access. No nie, moi państwo, to nie jest 3-dniowy early access. To oznacza, że jak zapłacimy $110, to gramy na czas, a jak zapłacimy biedne $70, bo nas nie stać, to gramy 3 dni później. Gra będzie gotowa, no, gotowa, na pewno będzie miała w pizdę bugów i tak, to Ubisoft, nie oszukujmy się, ale jakby to nie jest łaska, że oni nam dają 3 dni grę wcześniej, jeszcze singleplayerową. Jakby to było MMO, to by miało naprawdę spory wpływ na grę, tak? Bo ktoś by miał 3 dni startu przed nami, byłby bardziej dokokszony niż ktoś, kto kupi taniej.
Ale to jest gra single player i naprawdę, czy aż tak chcemy zagrać w Assassin's Creed Shadows, że kupimy tą grę za $110 w preorderze, żeby grać w nią 3 dni wcześniej? Tak jak mówię, wcześniej? Po prostu biedacy będą grali w nią później. No i mamy jeszcze wersję za $130, w której dostajemy wszystko poprzednie, tak? Early Access, DLC-ki i bonusowego questa. I jeszcze Ultimate Pack, który zawiera gear i bronię, zawiera jakieś dodatki kosmetyczne i 5 skill pointów. No kurwa, pay to win. Pay to win w grze single player, 5 skill pointów. Czy to dużo? Absolutnie nie. Znając życie, absolutnie to nie jest dużo, ale jednak widzimy to odzwierciedlenie, że za 5 skill pointów i jakieś skórki i gear i bronie płacimy $20 od wersji oczywiście $110 do 130. $20 za 5 skill pointów i bronie. To na pewno nie jest tyle warte i po prostu no sorry, ale Ubisoft chce jebać każdego na hajs. W tym jest problem. Nie, że główną postacią jest osoba czarnoskóra. Jakby nie oszukujmy się. Tak jak mówiłem, to nie wpłynie na jakość gry. To już tak, bo jeśli ludzie zdecydują się, że kupią tą najdroższą wersję gry jeszcze w preorderze, to będzie tego kurwa więcej. A to nie jest pierwszy raz, jak Ubisoft to robi, bo wcześniej zrobili tak z Star Wars Outlaws, które też za $70 mieliśmy bazową grę, za $110 mieliśmy 3 dni Early Accessu i Season Passa z dodatkowymi questami typu Jabba's Gambit i Castle Run to jakieś tam kosmetyki. A Ultimate Edition za $130, no to Digital Artbook, jakiś bundle kosmetyczny i dodatkowy statek. Jakby, no, zakładam, że musiało im się to dobrze sprzedać i uznali to za dobry model finansowy, żeby po prostu jebać graczy na hajs. A gracze uwielbiają wpierdalać gówno. Uwielbiają po prostu. Nie mam Twittera, więc nie mogę tego znaleźć. Muszę się pożywić Asmongoldem po prostu. Więcej ludzi zamówiło edycję za $110 w preorderze niż tą za 70. Więc gracze już dają sobie, pozwalają sobie na to skosztowanie trochę tego gówienka za jakieś pierdoły i pozwalają, żeby Ubisoft dalej tkwił w tym, że żeby po prostu gry kosztowały w chuj więcej. Nie dostajemy pełnej gry. Płacimy $70, tak? 250-300 zł i nie dostajemy pełnej gry. To, co jest tu, w tej za $130, te wszystkie dodatkowe misje i tak dalej, to jest w kodzie gry. To tam jest. Tylko jak mamy wersję za $70, to tego nie mamy do tego dostępu. To jest w kodzie, mamy to w grze, tylko nie mamy do tego dostępu. Jest ściana postawiona. Tu leży problem, bo teraz jak kupujemy grę za 60, znaczy wcześniej jak kupiliśmy grę za $60, czy te 250 zł, 260 zł, to dostawaliśmy całą grę, a teraz dostajemy ułamek gry. Nie dostajemy wszystkiego, co jest zawarte w kodzie. Plus, kupując grę, nawet w wersji fizycznej, musimy mieć dostęp do internetu, żeby pobrać patcha, który nam odblokuje tą grę. Czyli w momencie, kiedy serwery na przykład padną, albo, nie wiem, nie będziemy mieli dostępu do internetu, to nie zagramy sobie, mimo że mamy tą grę na dysku. Czyli jakby Ubisoft nagle miał przestać istnieć, to no nie mamy gry, nie posiadamy jej. Jakby kupiliśmy ją, ale nie jest nasza. To jest Ubisoftu gra, jakby nam chcieli, mogą nam ją zabrać. Jakby prezerwacja gier, co to? Naprawdę, jakby się okazało, że to jest zajebista gra, że Yasuke tak naprawdę zajebiście pasuje, bo przez tą swoją historię, że jest nowy w Japonii, że mieszka tam od roku, wchodzi w służbę daimyo i poznaje ten świat jakby i poznajemy też ten świat my, jego oczami, to może naprawdę zadziałać, to może być fajne, tylko nie za tą cenę. Naprawdę. W sensie nie w ten sposób, Ubisoft. Kurwa. Dlatego tak, myślę, że między Yasuke a ceną gry i tym, ile jest wersji tej gry, no większym problemem jest jednak cena tej gry. Yasuke, wiadomo, wsadzili go tam, bo chcą mieć punkty
społeczne za to, że mają czarnoskórą osobę w grze. To jest niezaprzeczalne. Jak ktoś się z tym kłóci, to wypadł z wózka, jak był mały. Nie oszukujmy się. Ale też w drugą mańkę nie oszukujmy się, że to wpłynie tak bardzo na historię. Bo jeśli historia ma być chujowa, to nie będzie chujowa przez to, jakiego koloru skóry jest główna postać. Jeśli historia będzie zajebista, też nie będzie to miało związku z kolorem skóry głównej postaci. Problemem może być to, w jaki sposób monetyzują, bo jeśli zdecydujemy się kupić tą grę w ten sposób, dając im 110 dolców, i jak widzimy, jak już sporo osób tak właśnie wydało te 110 dolców w preorderze, no to będą tak robić dalej i zamykać coraz więcej questów w wersji o wiele, wiele droższej, praktycznie dwa razy droższej niż kiedyśniejsze gry. No i będziemy dostawać ochłapy jeszcze później niż ludzie, którzy zapłacili więcej. Także tak, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, o tej całej sprawie. No dla mnie problemem jest cena. Główna postać mnie nie interesuje. Kolor skóry głównej postaci jest... Jakby biorąc pod uwagę to, jak historia i otwarty świat wyglądał w Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Origins, w tych wszystkich najnowszych Assassinach, to będzie najmniejszy problem. Bo te historie nie są ciekawe, są nudne jak cholera, otwarty świat jest nudny jak cholera, robimy w kółko to samo. Świat jest wielki i napchany bezsensownymi questami, które równie dobrze mogło pisać AI, mimo że jeszcze wtedy tak dobrze nie było rozwinięte. No ale taki jest Ubisoft teraz. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o Yasuke, co myślicie o cenie i widzimy się następnym razem. Narka.